przyjechał do nas chłopiec, tylko z mamą, bo taty już nie miał. Jedną torbę na kółkach ciągnął z mamą wraz. Dostał zupy, cukierki i kredki, by osłodzić te jego 5 lat. Bardzo szybko nauczył się słowa dziękuję. Namalował nam później na kartce taki czołg bardzo wielki i zielony. Z wielkiej luchy na wszystkich dookoła ogniem pluł. Zapytałem go, gdzie on to widział, przecież czołgi to nie dziecka świat. A on krótko mi odpowiedział, na wojnie. Ile takie małe serce krzywdy może znieść? Ile w oczach łez i bólu się pomieści? Co ma zrobić tata, kiedy maluch płacze? I mówi tato, tak mi bardzo chce się jeść. Dziś w gazecie widziałem dziewczynę, młodą jeszcze, wczoraj szczęśliwą. Dziś sukienkę ma zbrukaną, w oczach łzy. Pobuciory żołdackie i woda rozwaliły spokojny jej świat. I już nigdy nie będzie spokojnie w nocy spać. Mały chłopiec mi mówi, pomóżcie, bo ja jeszcze nie chcę umierać. Chcę się bawić, a tak się bardzo boję bomb. Jak to szybko trzeba dorosnąć, czasem mamę podtrzymać na duchu. Bo czasami i mamie się nie chce dalej żyć. Ile takie małe serce krzywdy może znieść? Ile w oczach łez i bólu się pomieści? Co ma zrobić tata, kiedy maluch płacze i mówi tato, tak mi bardzo chce się jeść. Dzisiaj królem świata być może jakiś budny i pyszny idiota. Pewnie myśli, że tylko on tu Bogiem jest. Niech mu zaraz ktoś najwyższy wytłumaczy, co dziecki świat. I niech krzyknie na całe niebo, paszą wąt.